Natomiast jesteśmy tworem, który nie posiada działu handlowego. To jest w segmencie B2B. I tu e... masz już moją uważność. Tak. W segmencie... Widzów pewnie też. Tak, bo jak <grym> można działać w segmencie B2B bez, bez działu handlowego? Uh -huh. A no można. Kanał napędzają Sellwise. Doradztwo i szkolenia w sprzedaży oraz marketingu B2B. AdWise. Agencja marketingu B2B. I Hirewise. Rekrutacja, nie zgadniecie, w sprzedaży oraz marketingu B2B. Więcej znajdziecie na wisegroup.pl. Cześć, witajcie. Witam Was serdecznie w programie Wise Business School, gdzie opowiadamy o trudnych biznesowych zagadnieniach w zrozumiały sposób. Ostatnio poprosiliście mnie o to, aby więcej odcinków w naszym, na naszym kanale było możliwie praktycznych. A cóż może być bardziej praktycznego od przedsiębiorcy, który generuje duże wzrosty? Cześć, Paweł. Cześć, Szymon. Witam wszystkich widzów. Za moment Paweł opowie więcej o sobie, a tymczasem krótkie wprowadzenie. Paweł reprezentuje firmę, o której zaraz opowie, która rośnie nadprzeciętnie w porównaniu do jakby bazy klientów, którą mamy w firmie. Gdzieś po drodze zgadaliśmy się, umówiliśmy się na dzisiejsze spotkanie właśnie po to, aby opowiedział Wam o tym, jak skalować swój biznes, pracując w niszy, która sama z siebie jakoś diametralnie nie rośnie. Więc, jeżeli Was to ciekawi, sami stoicie przed wyzwaniem skalowania, to koniecznie zostańcie z nami na część merytoryczną. Dobrze? No super. Nie palnąłem nic, nie? No dobra, Paweł. Kim Ty w ogóle jesteś, skąd pochodzisz i czym się zajmujesz? Jestem przedsiębiorcą, tak jak mnie przedstawiłeś, z wieloletnim doświadczeniem, bo zaczynałem jak miałem 14 lat, także od stron internetowych, projektowałem strony internetowe. Natomiast moim, moją firmą, którą zarządzam, jest Reflect Group. Mhm. Jest to grupa firm działających na segmencie B2B i B2C. Natomiast myślę, że o wszystkich działalnościach nie będę opowiadał, bo jest ich naprawdę dużo. Aż 16 obecnie jeszcze działających. Także mamy dosyć dużo marek w portfolio. W sensie wasz dużo pomysłów. Yy, tak, tak, i mój wspólnik również. Także jeżeli to, że tak powiem, zespolimy i pomnożymy, no to mamy macierz. Tak. <laughs> także, także jest tego sporo. Yy, natomiast yy, przyjeżdżam głównie, z, żeby jesteśmy najbardziej dumni może w ten sposób z jednej yy, z działalności właśnie w segmencie B2B I mhm. jest to marka Opengift.pl yy. yy. yy, jest to taki twór, który jest takim agregatorem, tak naprawdę, w sensie łączy w sobie wiele, wiele działalności, bo jesteśmy zarówno producentem, importerem, pośrednikiem, również zajmujemy się wychwytywaniem też trendów rynkowych, więc to wszystko jakby tworzy taki. No, Duży, 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 duży twór, który, który dzięki właśnie temu zyskuje, zyskuje dużą przewagę konkurencyjną. I może najpierw opowiem coś więcej o, o, o tym, kim są nasi klienci i dlaczego się decydują na nasze usługi w ogóle. Są to duże korporacje, są to agencje reklamowe i są to jednostki budżetowe, czyli gof i też JDG. Jakby to są, czyli tak. jednoosobowe działalności gospodarcze. To, to jest właśnie zasób, który obsługujemy w 95%. Są wiadomo jeszcze, jeszcze, jeszcze inne, inne działalności, ale to już jakby mówimy o korowych klientach. I oni decydują się na nasze usługi ze względu na to, że cechuje nas w odróżnieniu do konkurencji pewne dystynktywne zasoby i cechy. Okay. Dlaczego? Jest to na pewno terminowość, która obecnie już jest ważniejsza niż cena. Bo klienci są już zmęczeni tym, że… Szczególnie po ostatnim roku tak. albo dwóch. Tak. Oni naprawdę są zmęczeni tym, że nie dostają tych gadżetów, bo to są właśnie gadżety reklamowe, że nie dostają ich na czas. I to jest, to jest problem, który w branży jest bardzo często się przebija. Obsługa, bo to właśnie wyróżnia naszą, nasz, nasz dział i tutaj ta obsługa podreperowała się w ostatnim roku, ale to za sprawą o, o tym, właśnie... O tym pogadamy hmm. później. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Eee, to magicznie się poprawiła. <laughs> tak, tak uznajmy. I e, również to, że my mamy tak, tak szeroki zasób, czyli potrafimy tego klienta kompleksowo obsłużyć. To nie jest tak, że tylko jesteśmy wąskim dystrybutorem, nie wiem, dajmy na to przysłowiowych długopisów reklamowych, tylko my mamy wszystko. W sensie takim, że każdy klient, który do nas przychodzi... Jesteśmy w stanie go obsłużyć. Jakby nie, ma, nie ma takiego pomysłu, który nie jesteśmy w stanie zrealizować, bo też i, i tworzymy gadżety od podstaw i tak dalej, więc to, 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 to są takie rzeczy, które nie każdy, nie każdy na rynku posiada, i to powoduje, że klient, który składał nas zapytanie, no, czuje się zaopiekowany. To teraz patrz, postawmy się w postaci naszego widza, który może się w jakiś sposób z Tobą utożsamić. Podam kilka ciekawych informacji. Sprzedajesz w takim razie gadżety. No popyt na gadżety chyba nie wzrósł w tym kraju w ostatnim roku. No niewiele, niewiele, to prawda. Jeszcze to też z... No właśnie, że i nie spadł na dodatek. Tak, tak, to już trochę to... Jesteś to przedsiębiorcą, trzyma. który w ostatnim roku, w tym bieżącym roku, w którym teraz działamy, wygenerował wzrost o około 100%? Tak, tak. To było więcej niż 10 milionów? Tak, tak, tak. Jak? Hmm. Cuda. Bo, bo wiesz, bo to jest ciekawe, hmm. nie? Bo tak, teoretycznie tak. czysto łatwo się skaluje biznesy w takich niszach, Przynajmniej ja, ja to widzę z pierwszej ręki pracując z klientami, że kiedy ktoś leci na fali, która z siłą rzeczy jest coraz wyższa, nie jest dużym wyzwaniem wykazać się wzrostem, takim wzrostem, bo tam wzrost o 15%, 20%, to wiadomo, ewidentnie musieliście dokonać bardzo diametralnych zmian, żeby to było możliwe. Mhm. Powiedz nam o tym. No tak, my jesteśmy działalnością, która faktycznie zawsze za cel co roku ma, jako, jako mówimy o OpenGIFcie, tym naszym flagowym, flagowym naszą działalnością. Eee, było zawsze w strategii eee, wzrost o 100%. Eee, <laughs> I od 2000. Tego... 14-15, bo to tak na przełomie otwieraliśmy Open Gifta, Aha. to się udawało. Natomiast no, każdy wie, że wraz z czasem... Im dalej z... w las, tym więcej drzew i trudniej. No niestety tak, niestety tak. Także ten wzrost o grubo ponad 10 milionów, to, to jest wzrost, który faktycznie już wymagał dużego wysiłku. Zaraz, zaraz powiem, co się na niego składało. Natomiast na kolejny rok również mamy ten plan, mhm. więc tutaj... Pomożemy. Tutaj... Co? Pomożemy. Tak, będziemy, będziemy <laughs> prosić o tą pomoc. Natomiast, co, co się składało na ten wzrost 2022 roku, to, to jest dosyć szeroka rzecz. Natomiast myślę, że mogę zahaczyć o takie rzeczy jak. Jedźmy po kolei. Tak. Po prostu. My jako działalność jesteśmy e-commerce B2B, bo tego tak. właśnie w sumie nie, nie wspomniałem. Natomiast... Klient się loguje, dostaje dostęp, Dokładnie. kupuje. Tak, natomiast mhm. to nie tylko jest jakby droga, przez którą klient może zamówić, bo on może również telefonicznie, mailowo, jak mu jest po prostu wygodniej. Nawet niektórzy chcą przez Messengera zamawiać. To jest w ogóle bardzo istotne pod kątem takim, że zbyt wiele organizacji narzuca klientom formę tak. kontaktu. To prawda. Zamiast mieć tę elastyczność, szczególnie w kontekście e z tym się spotykam. Wiesz, że na przykład jest, ale jest e-commerce, proszę się logować i zamawiać. I literalnie mi kiedyś jeden klient powiedział, e klient mojego klienta, że proszę pana, ja mam tych e commerceów 25, jakbym miał się logować do wszystkich i zamawiać, to nie będę waszym klientem, chcę Wam wysłać maila i oczekuję dostawy. Kropka. Czyli dostosowujecie się tak, do klienta. Tak, to też jest właśnie jeden z czynników sukcesu, że to, co mówisz, nie narzucamy tej formy kontaktu, dajemy mm -hmm. pełną możliwość i to klient ma wybrać, bo to my jesteśmy dla klienta. To nie, 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 nie jesteśmy, e, e, że tak powiem, przedstawicielami takiego, że tak powiem, wyznania, że tak, że tak to ujmę, które opiewa o to, że, że, że no, nie chcą obsługiwać na przykład telefonicznie. Mm -hmm. Natomiast jesteśmy tworem, który nie posiada działu handlowego. To jest w segmencie B2B. I tu masz już moją uważność. Tak, w segmencie, I widzów pewnie też. Tak, bo jak można działać w segmencie B2B bez, bez działu handlowego? Uh -huh. A no można. Natomiast bo my generujemy 100% naszego przychodu z marketingu internetowego, to jest nasza, nasza siła sprzedaży i ona też w całej grupie jest naszą siłą. Bo na tym po prostu się znamy i wiemy, wiemy, jak to robić, żeby ci klienci nas znajdowali i do nas y, przychodzili. My dziennie w tym okresie gorącym mamy po 300-400 lidów dziennie. Ale to wiesz co? Jesteś kolejnym żywym przykładem y, przedsiębiorcy, który wchodzi do branży takiej. Skostniałej. Dziękuję. Do skostniałej branży i wywracasz tą skostniałą branżę marketingiem. Tak. I pewnie sobie wyobrażasz, że się z tym utożsamia w pewnym no jak stopniu. Jak najbardziej, jak najbardziej. No właśnie. I. I to jest dla mnie. Czy miałeś kiedyś eksperymenty takie, że handlowo na zimno próbowałeś docierać do klientów? Tak. Jak to wyglądało? Jak się kończyło? Yy, no Negatywnie. Powiem tobie, że mam doświadczenia, być może nie trafiłem na dobrych, do, dobrych handlowców, dobrych doradców, którzy, którzy odpowiednio potrafili dotrzeć. Bo to jeszcze robiliście te eksperymenty, zanim zaczęliście z nami pracować? Tak, tak, mhm. tak, 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 tak. I w tym roku też jeszcze podjęliśmy próby. Natomiast yy, jednak stwierdzamy, że że róbmy to, na czym się po prostu dobrze znamy i, mhm. i docierajmy w taki sposób, który jest dla nas skuteczny, opłacalny i, i, no i powoduje też te wzrosty. Także na pewno jednym z filarów to, 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 jest, to jest marketing i to od właśnie wzrostu w, w segmentach performance'owych, tutaj y, y, m, mogę też o tym szerzej powiedzieć, jeżeli, jeżeli zapytasz, Mo, y, tak samo jeśli chodzi o zasoby ludzkie, mhm. Kierując się esencjalizmem, nie wiem czy czytałeś książkę Esencjalista Grega. Kojarzę że książkę nie czytałem. Grega. Bardzo dobra, bardzo dobra. Ja teraz właśnie wróciłem z wakacji i, i na wakacjach właśnie dwa razy ją jeszcze w sensie racji przypomniałem sobie. Genialna jest moim zdaniem. To jest książka, która opowiada właśnie dla widzów o, o tym, że mniej ale lepiej. Generalnie esencjalizm polega na tym, żeby Skupić się tylko na rzeczach ważnych, mhm. a niestety dużo osób jest rozproszonych. Więc wracając jeszcze do tego tematu zasobów ludzkich, to mniej, a lepiej to oznaczało ścięcie działu marketingu kilku osobowego, do raptem jednej osoby, dyrektora marketingu, a resztę wypuszczenie, outsourcowanie na, na zewnątrz, dzięki czemu udało się uzyskać efekt e, niesamowicie dobry, bowiem ciężko jako przedsiębiorcy, mi przynajmniej e, e, mieć najlepszych w tym kraju. Nie jestem w stanie no. <laughs> mieć Ciebie na, na, na wakacie, nie jestem w stanie, ale jestem w stanie z Tobą współpracować. Tak. Więc jestem w stanie mieć twoją, Twój zasób, Twoją firmę w, w zespole tak naprawdę. I to polega na tym, że udało mi się przekształcić właśnie dział marketingu do właśnie jednej osoby, dyrektora, dyrektora marketingu, który zawiaduje całą rzeszą kooperantów. Tak tak, 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 tak. I pewnie sobie wyobrażasz, że to co mówisz, to jest w ogóle miód na moje serce? Wyobrażam sobie. Tak, tak sobie wyobrażam. Ja tak powiedziałem. Tak, ale nawet... Nie, żartuję. Przywołuję ten film z Karoliną, w którym to jest nasza nasza osoba wewnętrznie z, z, z Wise Group, która odpowiada, jest de facto właśnie takim dyrektorem marketingu i ona też jest jedna. Co prawda korzysta z naszych specjalistów z Adwaisu, no ale normalnie to byłaby zewnętrzna agencja marketingowa. To, że ona z nimi siedzi, to jest oczywiście pewnym ułatwieniem, ale, ale dokładnie w ten sposób to działa. I wtedy miałem po tamtej rozmowie bardzo dużo takich pytań dotyczących właśnie tego, że w ogóle widzę ten trend też u klientów, że na przykład mój klient, przedsiębiorstwo, które wiesz, nie jest z rdzenia marketingowe, na dodatek nie ma znanego brandu na przykład, no nie był w stanie zatrudnić tych specjalistów że bo oni chcą się rozwijać, chcą też, wiesz, mają swój własny egoistyczny interes. Ja też przeszedłem w tym roku gehenne, zatrudniając dwa rodzaje specjalistów: specjalista od reklam na Facebooku, ale taki Aha. prawdziwy, Aha. żeby zatrudnić go na etat. To jest w ogóle wyzwanie Raketajec. wyzwanie tego roku. I drugi specjalista Google. Ten mhm. ten sam problem, też żeby zatrudnić takiego człowieka na etat, który naprawdę jest specjalistą. No, no, no dramat. Ale powiedz mi. Yy, no bo tak, zredykowanie się o marketingu i zrobiłeś ogromny wzrost. Czyli uciąłem jeszcze koszty tak naprawdę. Jeszcze rzeczywiście masz niższe koszty korzystając z firm na zewnątrz? Yy, nie, nie, dobra. Faktycznie, no jeżeli policzę, policzę ich ten, to, to faktycznie no, nie pociąłem tych kosztów. Tak, tak, tak. tak. Uciąłeś tutaj... koszty na etatach wewnętrznych. Tak, 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 tak. Natomiast tak. tutaj jestem w stanie to jeszcze lepiej kontrolować, bo jednak pokazało nam to, że. Możliwość właśnie takiego switcha on-off jest mhm. bardzo ważna, a w przypadku, kiedy ma się specjalistę, którego się długo rekrutowało, no to, no to żal go puścić, prawda? Więc, więc tak. się go trzyma, a niekoniecznie jest do tego e, przestrzeń, tak naprawdę. Tak, a zewnętrznymi pamiętami na pewno jest zawsze łatwiej. Tak, wśród, można wśród, możemy zamrozić też współpracę. To też się, też się, że tak powiem, zdarza u niektórych, prawda? Tak. Tak. Nie, no my mamy chyba teraz zamrożoną. Tak, nie? Owszem, bo sezon, bo nie macie czasu, ale od stycznia tak, lecimy dalej. Bo to nie? wynika nie z tego oszczędności, tylko z tego, że po prostu. Czasowo. Wszystkie ręce na pokład. Ale też, wiesz, dla nas to jest istotne, że mamy się wpasować w rytm pracy klienta, a nie go narzucać. Tak, ale to też. Masz tą postać dyrektora marketingu. Kto to jest, co on robi, czym się zajmuje, mhm, że to działa? Tak, to znaczy tak, ten system gdzieś musiałem osobiście zaprojektować, żeby, żeby faktycznie początkowo zobaczyć, czy to faktycznie się taki proof of concept, tak naprawdę, mhm. żeby zobaczyć, czy to faktycznie będzie miało rację bytu, bo nie, 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 nie pozbywałem się osób w zespole, póki nie wiedziałem, że to nie zadziała, bo, bo, bo po prostu to było zbyt ryzykowne posunięcie. Natomiast to, co jest istotne, to udało mi się wypracować komunikację z tymi kooperantami, ale nie kooperant ja, tylko kooperanci między sobą. Oh. I w tym momencie. Okay. Yy, że tak powiem osoba w postaci dyrektora marketingu nie musi, yy, że tak powiem, być w każdym jednym procesie, być w każdej jednej informacji. Wystarczy, że jest na DW, tak? Bo jednak mimo wszystko ci kooperanci, no to jest może trochę archaiczne, ale <coughs> cały czas się nam yy, sprawdza komunikacja mailowa. Co? Tak, tak, sprawdza się, sprawdza się. Natomiast y, mamy też oczywiście i i jakieś inne inne e, narzędzia wspomagające naturalnie. Natomiast y, główny strumień, strumień gdzieś tam przepływa przez, gdzieś, przez. Ale to mówię, tylko komunikacyjnie. To nie są, tak. to nie są taskowe rzeczy, tylko komunikacyjne. Więc to, 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 to jest. No i plus do tego są też również wideo rozmowy, no bo ten, ten, tak. oni są rozproszeni po całej Polsce. E, I. E, i to się też nawet odbywa czasem bez, bez obecności tej jednej osoby. A ilu jest tych kooperantów? Pi razy okno? Bardziej Między dwóch? 10 a 20. O, to rzeczywiście wielu. A łącznie cała operacja marketingowa to są jakie koszty mniej więcej w Twoim przypadku? Oj, dosyć, dosyć takie głębokie pytanie, bo w sumie nigdy, nigdy <taki>, tak do tego nie podchodziłem. Takie obnażające, ale jak nie chcesz odpowiedzieć, to nie odpowiadaj. Oczywiście. Myślę, że mogę odpowiedzieć. W takim sezonie jak teraz, powiedzmy listopad, grudzień, no to na pewno przekracza pół miliona złotych. Miesięcznie. Miesięcznie. Okej, okay, to rzeczywiście jest duża operacja marketingowa. No, no tak, 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 tak. tak. Jest, jest to dosyć duży budżet. Uważasz, bo to jest też dla mnie ciekawe pytanie, że ty jako przedsiębiorca. Nie mając świadomości marketingowej, nie mając świadomości tego, jak to dokładnie działa, czy byłbyś w stanie to rozwinąć z samymi tymi kooperantami? Jak na to patrzysz? Bo ty Czyli masz, dość od dużą, podstaw, tak? Bo ty masz dość dużą wiedzę, nie? Marketingową, owszem. Tak, i do tego zmierzam. Czy bez niej byłbyś w stanie to zrobić? Raczej nie. Bo nie potrafiłbym zwalidować czy zweryfikować wiedzy kooperanta no i wybrać tego najlepszego. Bo nie oszukujmy się, że w świecie marketingu o kurczę, tak. mamy dużo takich błyszczących gwiazd, a niekoniecznie, niekoniecznie się to pokrywa z ich kompetencjami. W świecie więc... sprzedaży też. Tak, 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 tak. No to chyba jeszcze bardziej. Więc... O kurczę, tak. Więc tutaj mamy ten, z tym problem, e, więc to udaje mi się, bo jestem taki dosyć interdyscyplinarny, jeśli chodzi o, o dyscypliny marketingu. Więc z każdej powiedzmy działalności, dziedziny, przepraszam, e, znam, znam mniej więcej główne, główne e, filary. Tak tak, 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 tak. To jest. Tak. To jest... To jest bardzo istotne, bo my, my ewangelizujemy rzeczywiście, żeby przedsiębiorcy się edukowali z, z marketingu, bo my widzimy, wiesz, jako biznes konsultingowy widzimy tą tendencję, że w większości przedsiębiorca to jest jednak specjalista do spraw sprzedaży. Z tak. zajęć Ewentualnie bywa specjalistą do spraw produktu, bo go tak. stworzył, bo go kocha i tak dalej. Bardzo rzadko spotykamy przedsiębiorców, którzy właśnie mają wiedzę, bądź też jest... Problem taki, że kiedy masz już wiedzę, masz doświadczenie, Twój biznes daleko zaszedł, w kontekście marketingu mm -hmm. musisz się trochę wycofać na tę pozycję startującego w wyścigu tak, tak. i zacząć od podstaw, pójść na jakieś podstawowe szkolenia, zdobyć wstępną wiedzę. I bardzo często ci przedsiębiorcy mi mówią, że w ogóle po co ja mam to robić, zatrudnię sobie człowieka. Ale pewnie sam wiesz najlepiej, że nie jest to. Niestety nie, Niestety aż tak nie bo też dam wiele przykładów, właśnie innych yy, moich znajomych, którzy nie mają tego backgroundu Dokładnie. marketingowego. I widzę, że niestety no, ja im muszę w jakiś sposób rekomendować te, te, te osoby. I widzę, że trochę na ślepo i też łatwo wierzą we wszystkie raporty i tak dalej, i tak dalej. A to się tak łatwo manipuluje, że to jest po prostu no, coś niesamowitego. Jak czasem widzę niektóre agencje czy, czy, czy inne podmioty, to, to, to po prostu czasem włos dęba staje, a nie mam włosów, więc wyobraź sobie. <średziny> Ale to jakby, bardzo dużo fajnych wniosków z tego jest, bo rzeczywiście... Jeżeli głównym motorem wzrostu na rynku, który dotknęła moim zdaniem stagnacja pewnego rodzaju, mhm. pewnego rodzaju powtarzalność, też ten prospecting z mojej perspektywy najczęściej nie działa w branżach, które mają już takie, nie mają takich przewag, które bywają dealbreakerami, mhm. że po prostu jak tego nie ma… To nie chce współpracować. A twoja branża taką jest, że te przewagi, które macie, to są fajne wisienki na torcie. Coś, co zostawia klienta w firmie, ale pewnie trudno jest go przełączyć tylko i wyłącznie z tego powodu. Tak. I, I wiesz, jest tyle tej komunikacji prospektingowej w tej niszy, konkretnej, tak. z mojej perspektywy, po prostu jest jej tak wiele, że jest zwyczajnie bardzo trudno się wyróżnić, ale sam wiesz, że już wartościowej komunikacji marketingowej po prostu brakuje. I to uważam, że takich branż, jak twoja, jest w Polsce kilka tysięcy, gdzie ciągle ktoś ze świeżą głową marketingową może przyjść i po prostu, wiesz, zrobić małą rewolucję. Pytanie, czy marketing jest jedynym, co dowiozło Ci ten tegoroczny wzrost? Czy jest coś jeszcze? Znaczy wokół marketingu się dużo kręci, bo też retencja tak naprawdę też zamyka się do gdzieś tam tematów marketingowych. Właśnie. Bo marketing automation na przykład bardzo mocno nam wzrósł. Myślę, że tutaj jest wzrost o 600-700% tak naprawdę. No, korzystamy z dosyć, nie wiem, czy można mówić tutaj o narzędziach. Których... Oczywiście, że tak. Okej, okay. to korzystamy co prawda z takiego skostniałego trochę Salesman'ego, które jak wiadomo ma różne opinie. My też korzystamy cały natomiast, czas. Natomiast tak, natomiast no, no, są inne też, też rozwiązania, ale już raz się, że tak powiem, wpuściliśmy to, i już wszystko jest, że tak powiem, teraz dopracowane. Więc y, choćby z tego, z, tego, y, z tego kanału, poprzez y, właśnie ramki rekomendacji, scenariusze, już takie dosyć naprawdę mocno zaawansowane, to właśnie jeden z kooperantów jest, y, oprócz Sejsmenago, jest jeden kooperant, który tylko i wyłącznie ustawia, ustawia scenariusze same w samym sales, Sejsmenago. I, to, i to, to daje efekt, to daje efekt i faktycznie, aczkolwiek w panelu Sejsmenago nie ma co spoglądać na, na wyniki przychodowe, bo, tak, no, tak. bo są jak w większości narzędzi zawyżone. Tak, tak. Znaczy my mamy Seismenago i też przeżywaliśmy ciekawy czas, próbując zaadoptować Seismenago do B2B. Widalnie się udało, ale dzisiaj mhm. już korzystamy z kilku systemów i je tam wybieramy dla klienta w zależności od tak. scenariusza. I tutaj, jeżeli jakby pozwolisz, jak dodam. Jasne. Właśnie ta wiedza marketingowa pozwala na to, że... Y na przykład osoby, które nie mają tych, tych, tych właśnie doświadczeń marketingowych, one właśnie takiemu narzędziu, jak Salesmanago, no tak bezgranicznie ufają. A, a tutaj jednak no, wiedza z, z atrybucji jest, jest kluczowa do tego, żeby, żeby to rozpoznać i no, no, Google Analytics przychodzi z pomocą, ale to nie jest, to, to nie tylko, jakby to trzeba zestalić pewne, pewne inne również dane z CRM-a, czy, czy z, z wyników finansowych i tak dalej, bo nie wszystko widzi też Google Analytics. Ale to musisz teraz odpowiedzieć na pytanie, czym jest atrybucja. Mhm. Atrybucja konwersji, czyli przypisywanie tak naprawdę zakupu do konkretnego kanału, w którym, w którym ty oczywiście wiesz, ale dla drugiego widza tłumaczę, e, czyli przypisywanie do poszczególnego kanału, czy mhm. na ścieżce zakupowej danego klienta wystąpiło tylko jedno, jeden kanał, tym kanałem to może być na przykład reklamy Google, reklamy Facebook'a, mailing. E, Organik. Słab? Organik. Organik, dokładnie, czyli, czyli, czyli kwestie związane z ruchem z SERPA, czyli, czyli Google organicznie. Także y, to, ta atrybucja pozwala w jakiś sposób przypisać do danego kanału y, wartość y, z uzyskanego przychodu. W którym jest na przykład zamówienie, tak? I, e, I to, żeby wiedzieć, czy to przypisać temu ostatniemu kanałowi, czy temu pierwszemu, czy liniowo, e, każdemu, e, każdemu e, po tyle samo, no taka wiedza, że tak powiem, e, dostrojona do danego biznesu. Bo to też nie da się powiedzieć, że jedna trybucja jest. Model zawsze budujesz customowo, tak, nie? tak, 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 tak. tak to, jest, to, jest, to jest na pewno istotne. Dobra, i teraz zamykając sam obszar marketingu, myślę, że już żaden z widzów nie ma wątpliwości, że wiesz, co robisz. <laughs> Mam Ale nadzieję. też chyba jest tak, że kiedy wydajesz rzeczywiście wyższe kwoty na marketing, to, to zwyczajnie powinieneś. Jako nawet forma ubezpieczenia na to, że to, co wydajesz, a już w ogóle, że masz model atrybucji, wydając tyle i on jest, jest sensowny, to, to, to jest to bardzo istotne, bo pewnie jak ci powiem, że niewiele sensownych modeli atrybucji widziałem w firmach, to się nie zdziwisz. Nie zdziwię się, ale to też właśnie buduje tą przewagę, że my wiemy, że każda złotówka wydana gdzieś, tak. ona zarabia na siebie. No właśnie. A nie jesteśmy w modelu, że 50% budżetu marketingowego jest przepalane, a 50% zarabia i nie wiesz, które to jest 50%. to, to my mamy nazwę na ten model. Ten model się nazywa Proszę mi wierzyć. A, no tak, 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 tak. Panie Paweł, proszę mi wierzyć, mhm. ten budżet jest dobrze wydawany. Na pewno, tak. tak, 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 tak. No I wiadomo, jak ja się reaguje na takie coś. No dobra, czyli teraz tak, rozumiem, że napędzacie bardzo dużo ruchu marketingiem, ruchu, który chce z wami rozmawiać. Co się dalej dzieje? Mm -hmm. No, my miesięcznie generujemy no, ponad 100 tysięcy unikalnych wizyt na, na swojej stronie. Także to jest faktycznie 100. Kilka kilkaset lidów miesięcznie. Czy dziennie? Nie, nie. To mówiłem teraz dziennie. Teraz 300-400 lidów mamy dziennie. Okay. My mamy w bazie około 40 tysięcy podmiotów. Czy to, jest, czy to jest ten obszar, w którym my wam pomogliśmy trochę? Owszem, owszem. To już teraz mogę mówić? To, opowie, to powiedz więcej. <gry> Okej. Okay, zauważyliśmy, że nasi konsultanci, bo tak ich nazywamy... E, Niestety nie, 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 nie potrafią za bardzo sprzedawać. W sensie takim, że oni obsługują, ale nie, nie, nie mają tego, tego zapytania, czy, czy coś jeszcze, nie, pyta, nie pytali o powód, dlaczego do nas klient się zwraca, że chce na przykład, nie wiem, dajmy na to 100 balonów, tak? e, czy to jest uroczystość firmowa, czy to, czy to jest eventowa, i tak dalej, tak dalej. Dzięki współpracy z Wami i właśnie doradztwie. My potrafiliśmy tak przeorganizować dział obsługi, czyli tych konsultantów, że oni również dzięki tym wskazówkom, które otrzymaliśmy od Was, potrafią po prostu wykręcić lepsze wyniki, dosprzedając, robiąc cross-selling czy upselling itd., itd. Także to jest też jeden z obszarów, który, który u nas też zanotował bardzo duży wzrost. I teraz powiedz mi w kontekście uporządkowania tego pracy, tego zespołu, co było najbardziej istotne. Bo tam było bardzo dużo różnych działań, z mm -hmm. tego co mi opowiadał Filip, bo się z nim mm -hmm. skonsultowałem. Okay. Pozdrawiamy Filipa Kulikowskiego, który nagrywa kanał Wise y bo on jest u Was konsultantem prowadzącym. Zgadza się, zgadza się, Także Filip, machamy do Ciebie. Tak, pozdrawiamy i dziękujemy. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Cześć. <laughs> tak, dziękujemy. I... Rozmawiałem z Filipem, mówił, że było bardzo dużo różnych działań. Co z Twojej perspektywy miało największy wpływ na wynik? Wiesz co, nie wiem, czy potrafię wymienić jedno. No, okay. Zaczęliśmy w ogóle, wcześniej nie mieliśmy ustalony nawet Bayer persony. Okay. Ja, że tak powiem, kierowałem gdzieś marketingiem z poziomu pewnych person, które były kiedyś stworzone, ale to już były trochę nieaktualne. No i też wiadomo, no w B2B jednak no persona niekoniecznie się tak sprawdza jak Bayer persona. Tak jest. Więc to jest zasadnicza różnica. Więc ja myślę, że tutaj wypracowanie też systemu wartości, które były gdzieś tam zawsze w tle, ale hmm. nigdy nie było to zagregowane i usystematyzowane w postaci dokumentu, konkretnie dokumentu, który jest onboardingowo już teraz przyjmowany i konsumowany przez, też przez konsultantów. To dam się fajną wskazówkę do onboardingu. Ostatnio oh. jeden z naszych klientów to wymyślił, że dają dla nowego, na nowo zatrudnionego handlowca dają buyer personę, mówią to jest na przykład pośrednik, uh -huh. on ma problemy takie, takie i takie. To są nasze wartości, wszystkie, uh -huh. o których byś mu opowiedział i dlaczego? Czyli dają mu takie trochę okay. puzle do zrobienia, tak, tak, że tak, nie dają tak, mu gotowej buyer persony, uh -huh. tylko celowo ją przecinają na pół i jakby i w ramach wdrożenia ten nowy kandydat w ramach onboardingu... Paruje to, nie? Mhm. I, i, i menadżer podpowiada, że to nie jest wartość dla pośrednika. Tu warto mhm. zaakcentować u tego klienta to. Mhm. Tutaj uważaj na to, i to jest w ogóle mega hint zaczynamy teraz operację wdrożeniową u mhm. klientów, mhm. bo bardzo fajnie to działa. Ci ludzie znacznie szybciej rozumieją Rozumieją wagę. i są do tego też bardziej przekonani, tak. bo jeżeli oni też byli czegoś autorem i też wiedzą o tym i to jest poprawnie wykonane zadanie, to, to na pewno mają do tego większe przekonanie. Ale to tak. też jest ciekawe z punktu widzenia tego, że mm, yy, no też rozpoznaje tak naprawdę w kandydacie tok myślenia. Dzięki temu, dzięki temu oni widzą, czy faktycznie on potrafi te puzle w cudzysłowie ułożyć. Tak? I też, czy robi to w locie, bo to jest istotne. Czy potrafi to zrobić, wiesz, od ręki, czy tam zajmuje mu to godziny, czy dwie. To, już, to już w ogóle jest wysoka poprzeczka, bo to jest mega. Tak naprawdę, no. Ale to w takim razie wy jesteście biznesem, typowym biznesem pokazującym, że jeżeli byłbyś dobry w samej sprzedaży i obsłudze, nie zrobiłbyś wyniku. Jeżeli byłbyś dobry w samym marketingu, to paliłbyś dużo lidów. Tak. Tak. A, czyli musisz być dobry w jednym i drugim, jako biznes. Nie masz wyjścia. Oczywiście, że tak. Na te obszary trzeba spoglądać i je analizować też o, odrębnie, bo to też jest ważne, żeby, oczywiście, holistycznie też na to spojrzeć, ale mieć też y, taką, y, taki fokus też na, na, na konkretnych rzeczach. To jest, to, jest, to jest naprawdę ważne. To w marketingu masz dyrektora marketingu, który tego pilnuje, tak. trzyma za wszystkie sznurki wszystkich tak. kooperantów. A jak zarządzasz obsługą, sprzedażą? Mhm, mhm. Y, jest to też również osoba, która zawiaduje całym. całym, całym Całym zespołem konsultantów. I ta osoba jakby też dzięki właśnie między innymi warsztatom z, wa warsztatom z wami, ona dzięki temu implementuje takie właśnie rzeczy, jak właśnie takie przysłuchuje się na przykład rozmowom mm -hmm. i tak dalej i Więc Czyli jest taki trochę, trochę takim, ich proces na bieżąco. Tak, jest trochę takim też trenerem Super. naszym wewnętrznym. Mm -hmm. Super. I, I to jest tak, że ty dzisiaj z pozycji właściciela maczasz tam palce, czy to po prostu już działa? Tam akurat nie maczam. Tam bardziej mój wspólnik okay. macza. Także ty też w marketingu? Jesteśmy... Nie, nie, w obsłudze, ja w marketingu. No w sensie ty w marketingu. Tak, ja w marketingu. Tak, tak, to jest mój konik i jakby tam wiem, co się dzieje i jak, a obsługa jest jednak tym, tym, tym filarem po stronie mojego wspólnika. Czyli tak, zróbmy parafrazę na teraz. Marketing bardzo mocno rozwinięty, redukcja działu marketingu, inwestycja w, jakby w dedykowanych kooperantów. No tak, to jest duża redukcja. Inwestycja w dedykowanych kooperantów, mocna rekrutacja też tych kooperantów, bardzo silnie zrobiony model atrybucji, czyli wiesz, jak, jak jest wydawana każda złotówka w marketingu, potrafisz ją zobaczyć z każdej strony, co też pewnie daje Ci spokój korzystania z tych kooperantów. Inwestycja w marketing automation w środku lejka, czyli retencja już, już klientów, którzy coś kupili, żeby wrócili, kupili ponownie, i tu zakładam, że jest dużo scenariuszy, one się modyfikują, też badacie, które działają. Następnie wspomniałeś o tym, że dział obsługi bardzo mocno wszedł w bajer persony, zrozumiał, do kogo sprzedaje, jakie wartości do tych ludzi przemawiają. Mhm. E, proces zarządzania też tam mhm. monitoring tych ludzi. Tak. E, Amen. To jest parafraza na teraz. Co jeszcze? Czy coś jeszcze? Może to wszystko? E, tak myślę, myślę. Czy coś jeszcze mogłoby mi przyjść do głowy? E, wydaje mi się, że nie. Że to są takie główne, e, główne filary, które, które, które powodują u nas takie, a nie inne wzrosty. Czy wiesz, co to oznacza? Nic wielkiego. I, wie, wie, jakby mówię o tym w takim kontekście, że widz może mieć takie poczucie, że marketing zrobili obsługę, nie? Mm -hmm, mm -hmm, Ale mm -hmm. właśnie i, i, to, i to bym bardzo chciał, żeby z tej rozmowy wybrzmiało i my to też bardzo silnie widzimy jako firma doradcza, że najważniejsza jest egzekucja. Dokładnie. Dokładnie. To tak jak ze strategią marketingową. Dużo firm ją ma ale to tak jak taki pułkownik na, 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 gdzieś na szafie, to no po prostu się leży i kurzy się tak naprawdę. Nie ma, nie ma tego, tego, tego najważniejszego czynnika, czyli, czyli egzekucji. To jest, to, jest, no to jest najistotniejsze w całym, w całym tym procesie, żeby no nie stworzyć dokumentu, czy, czy opisać czegoś, jakichś działań, a później odbiegać od tego. To kolejny wątek, o który chciałbym zahaczyć, to to, że z rozmowy z Filipem i też, jakby też mieliśmy okazję mailować ze sobą w kontekście rekrutacji, na przykład. Ale jakby mam takie poczucie, że jesteś trochę takim innowatorem, że nie boisz się zmian, nie boisz się je wdrażać. I jak dbasz o to, żeby mieć na to w ogóle czas? Jak to robisz? Bo najczęściej to, co ja słyszę, to słyszę, że po prostu nie mam czasu. Ja mam na wszystko czas. Okay. Nie, nigdy nie odpowiadam, że nie mam czasu, bo naprawdę bardzo mocno jestem przyszyty esencjalizmem i uważam, że wszystko jest nieważne. Prócz kilku rzeczy, które są ważne. <grymne> I i to, jest, to, jest, to jest naprawdę istotne, więc y, mm, nie staram się wchodzić w, w bardzo szczegółowe y, operacje, procesy, tylko bardziej spoglądać horyzontalnie i strategicznie. I to, to, to faktycznie powoduje, że mogę ze spokojem wyjechać na wakacje i y, 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 y wszystko się kręci tak, jak powinno. Pamiętacie rozmowę z Oliwią? No właśnie. Z Oliwią też rozmawialiśmy dokładnie na ten temat, że, że nie powinienem wchodzić w niektóre rzeczy i dobrze, że w niej w nie chodzę. Czyli teraz, jeżeli idziesz w kolejny rok, dalej z zapędami na kolejne 100% wzrostu, na czym będziesz się koncentrował, co będzie dla ciebie najważniejsze? Właśnie miałem Cię o, ciebie o to zapytać. Mnie? <laughs> tak, oczywiście, jako kooperanta. <laughs> nie, co co powinno tym... być dla Ciebie najważniejsze? Tak, bo inaczej, też jeżeli pracujesz faktycznie z najlepszymi, a ja uważam, że współpracuję z najlepszymi, jakby jesteś jednym jedną z firm, które uważam, że w tym segmencie nie ma lepszej. I to nie jest słodzenie, Dziękuję. to nie jest lukrowanie, tylko po prostu tak uważam. Każdy może mieć inne zdanie. Ja tak. po prostu mam osobiście takie zdanie. Jeżeli masz do czynienia z osobą które są naprawdę najlepsze w, w tym kraju i one już znają Twoją branżę, no to kto będzie dla ciebie lepszą, lepszą inspiracją niż te osoby w tych poszczególnych gałęziach? Każdy z nich niech się wypowie i w tym momencie ja mogę to e, przemielić przez głowę i e, dojść do takiego wniosku, który spowoduje, że też połączę pewne, pewne aspekty, złączę je w taki e, e, klaster i. To będzie że tak powiem, tym, co, co będzie faktycznie dla nas. My jesteśmy w trakcie w ogóle opracowania strategii na 2023. Także to jest jeszcze, jeszcze za, za, za mocno płynne, żebym mógł powiedzieć, że w, to, w, to, w ten akurat segment, czy to akurat mocniej dotkniemy, bo też nie można się skupić znowu na wszystkim. Znowu wszystko tak. jest nieważne, tylko kilka rzeczy jest ważnych. I mam do ciebie pytanie, bo jak my jak zaczynamy współpracę przydać warsztat zerowy, wchodzi ci konsultant do firmy, Przegląda procesy i się wymądrza. W cudzysłowie bardzo skróciłem i spójciłem ten proces. W takim rozumieniu, że konsultant mapuje rzeczywiście, w jaki sposób działa Twoja organizacja i proponuje rozwiązanie. I my często jako firma doradcza mamy wyzwanie, nie nazywam tego problemem, związane z tym, żeby ktoś nie czuł się personalnie dotknięty. Tymi uwagami. Warto zmienić to, to jest źle zrobione, to trzeba poprawić, tutaj musimy wdrożyć coś na nowo, bo na przykład zapędziliście się pod ścianę. Jak ty się czułeś, kiedy słuchałeś tego, co należy zmienić w Twojej firmie? Bardzo dobrze. Wreszcie ktoś ma inne spojrzenie. To jest też kultura takiej otwartości. I to, to jest coś, co właśnie też w jakiś sposób powoduje, że na przykład my razem ze wspólnikiem, który jest moim notabene moim bratem, bo tego nie wspomniałem, także rodzinny biznes. Ma piękne imię. Tak, to prawda, ciekawe, że tak uważasz Szymonia. No. Tak, ma na imię Szymon. E, natomiast e, e, taka kultura otwartości i tego, że nie my, jako powiedzmy główne osoby w organizacji, e, jesteśmy, mamy najważniejsze zdanie, że moje jest mojsze i najmojsze i tak dalej, powoduje to, że jesteśmy bardzo otwarci na, na inne spojrzenie i bardzo ciekawi tego innego spojrzenia, bo wreszcie ktoś może z zewnątrz Podpowiedzieć nam, co można zrobić inaczej, bo no, siłą rzeczy człowiek jest mocno zafiksowany na punkcie swojego myślenia i tego, że, że to faktycznie jest dobry pomysł, bo pochodzi z jego głowy, ale tutaj właśnie jest istotne to, żeby dostrzec, dostrzec właśnie zdanie innych. Bardzo mi mnie, bardzo mnie dotyka to, co mówisz w takim pozytywnym sensie, że rzeczywiście dostrzegamy jako nawet się przyznam, mamy w, na kwalifikacji mamy coś takiego, e, kiedy kwalifikujemy klientów do współpracy. Mhm. Jeszcze zanim w ogóle połączymy ich z konsultantem, jest taki magiczny czynnik, na który staramy się zwracać uwagę. Nie zawsze to jest możliwe, bo czasami mhm. może być to wykreowana postać. E, I zwracamy uwagę na to, czy ktoś rozmawiający z nami bardziej troszczy się o swoją karierę, mhm. czy o ten biznes. Okay, okay. Okazuje się, że kiedy ktoś rozmawiający z nami na przykład bardzo troszczy się o swoją karierę, to najczęściej te projekty doradcze nie wychodzą, dlatego że często wskazówki, na przykład do tego, co należy wdrożyć, często mogą oznaczać odcięcie jakiejś głowy. Na mm -hmm. przykład, że mm -hmm. ktoś zainwestował przez ostatnie dwa lata 8 milionów złotych, w coś, co my przyjdziemy i powiemy, że to było absolutnie bez sensu. Bez sensu. No I teraz tak. masz dwie, dwie dwa, dwa systemy zachowań. Ten, o którym mhm. powiedziałeś, w którym byś powiedział, świetnie, super, to już nie będę wydawał bez sensu. Tak, dziękuję za tą podpowiedź. Ekstra. Tak. Mam kasę w kieszeni i ten drugi, gdzie ktoś niestety musi iść to obronić. Tak, bo przecież wydałem 8 milionów. No wydałem to 8 milionów. Nie wydałem na bez sensu rzeczy, prawda? I teraz właśnie kultura otwartości, o której mówisz, z mojej perspektywy, no bo świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. To prawda, no, kropka. Przyspiesza. Amen. Więc w świecie, w którym zmienia się szybciej niż kiedykolwiek, jest łatwiej popełniać błędy niż kiedykolwiek. Owszem. Więc brak kultury otwartości, dzielenia się tymi błędami, pokazywania ich i, i też takiego akceptowania tego, że być może zrobiliśmy coś źle, e, uważam, że jest bardzo mocnym hamulcem. Jak to sobie wykształcić? Bo z jednej strony książka, my ją w ogóle podlinkujemy na 100% w opisie i będę musiał ją przesłuchać. Jest audiobook? Jest audiobook. Cudownie. Tak. E, w jaki sposób to w sobie wykształciłeś? Dlaczego mm. nie chcesz być najmądrzejszy w swojej firmie? Skąd to się wzięło w tobie? Myślę, że to też zasługa mojego wspólnika i tego też, że właśnie to nie jest firma jednoosobowa, że okay. nie jestem też tylko jeden, tylko to, że już od samego początku już musiałem się liczyć z zdaniem czy, czy z poglądem mojego wspólnika, ale później ta właśnie ta różnorodność podejścia, bo mamy bardzo różne podejście do pewnych tematów i to jest też ciekawe, że, że właśnie jesteśmy w tej samej branży, ale inaczej na nią spoglądamy mhm. i to powoduje już wygenerowanie już właśnie tak jak dyskusji na... tak dyskusji dyskursu także to jest, to, jest, to jest już ciekawe natomiast właśnie zobaczyliśmy że ta synergia nas dwóch właśnie przez to że jesteśmy tacy kolektywni to powoduje to że my wychodzimy widzimy to że już nasze pomysły z naszych głów, dwójki, już są, już są e, że tak powiem, e, one się syntezu syntezują i, i dzięki temu e, e, mamy do czynienia z lepszym pomysłem. A jeżeli do tego jeszcze dołożymy e, inne osoby, które mają jeszcze, jeszcze szersze spojrzenie czy jeszcze ciekawsze, no to mamy tak naprawdę bardzo, bardzo e, zróżnicowany obraz, dzięki któremu możemy wybrać najlepszą, najlepszą opcję, która niekoniecznie pochodzi z naszych głów. I teraz bo widzę, yy, że się uśmiechasz. Tak, bo to jest bardzo dla mnie fajny temat i super, super, że go podniosłeś, bo zbyt często jest tak, że ktoś wybór czy sugestie innej drogi traktuje jako atak na siebie, a nie jako fajną obserwację, że można to zrobić inaczej. I to jest chyba w biznesie bardzo istotne. Tak w ogóle mam teraz takie przemyślenie, bo ja zawsze mówię, że nasi klienci są super fajni. Mhm, że to jeżeli ja nie powiesz, że nie jestem super fajny. Właśnie zmierzałem do tego, że, że... chciałem zmierzać tego, czyli że jesteś. Chcesz, czyli chcesz powiedzieć to samo. Nie, bo mam, mam taką tezę, że jeżeli mhm. ktoś ogląda nasze materiały, słucha, mhm. wiesz, tych podcastów i tak dalej, to czysto statystycznie ma otwartą głowę właśnie. Czyli w ogóle tak, wydaje mi się, że tak bierze tak. pod uwagę inne. Bo inaczej nie, nie byłby w stanie tego słuchać i oglądać. No, się. O, bo ja tak. nie zawsze mam rację i nie chodzi o to, żebym zawsze miał rację, albo moi rozmówcy też nie zawsze mają rację, ale zawsze prezentują jakiś tok myślenia. Tak, trend. Jaki, tak, jakiś tam trend i ktoś może to sobie wziąć i się nad tym zastanowić. I yy... Jesteś świetnym przykładem takiego przedsiębiorcy, który, wiesz, ma otwartą głowę. E, to jest w ogóle niesamowite, słuchajcie. My się widzimy pierwszy raz w życiu. To prawda, potwierdzam. E, pracujemy jak długo? Rok? Półtora? Nie, rok. 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 Około roku rok. pracujemy. Tak. E, to jest w ogóle dla mnie bardzo przyjemne, że mhm. siada tu człowiek, który mówi, że pomogliście nam i nie zrobiłem tego ja, tylko nasz zespół. To Ale e, fajnie jest kupować od fajnych ludzi. Jeżeli e, potrzebujecie czegokolwiek, co dotyczy gadżetów, to opengift.pl, tam jest zakładka Kontakt. Zgadza się. Jak wejdziecie w zakładkę Kontakt, to będziecie mogli przetestować procesy obsługi, które wdrożyliśmy w firmie OpenGift. Tak, ale jeżeli jesteście bardziej e-commerce'owi, to możecie złożyć zamówienie Nie. samodzielne. Nie. Do czego zachęcamy. <śmiech> Nie, <śmiech> ponieważ mamy wtedy mniej pracy. <laughs> Nie. Zróbcie <Testujcie>, proces, obtujęcie, że ja Marketing Automation na przykład przetestować to. O. Możecie zobaczyć, jak u nas wyglądają te scenariusze, bo to jest też zawsze. Ja też często się gdzieś zapisuję, w sensie rejestruję, przechodzę etap zakupu, tak. nie opłacam zamówienia. W ogóle to jest też ciekawe, bo też rzadko kto o tym wie, to może być takim protipem dla, dla widzów. Badanie konkurencji, bo to jest też bardzo duży temat i tak. bardzo ciekawy. I to może by wiele rzeczy A mówić. masz ogromną konkurencję w swojej niszy, nie? To prawda, to prawda, jest dużo podmiotów, ale większość jest, wszystkie są mniejsze, bo my jesteśmy już liderem. Także, także jeśli chodzi o rynek polski w segmencie internetowym, to to, to już mamy num miejsce numer jeden. Gratuluję. Natomiast, dziękuję. Natomiast to zasługa zespołu. Natomiast skupiając się na, na tym, co jest takim ciekawym wytrychem w badaniu konkurencji, to jest właśnie, jeżeli mamy do czynienia z e-commerce, to jest na przykład badanie ilości zamówień w danym e-commerce. Większość sklepów internetowych inkrementuje zamówienia poprzez dodawanie kolejnej liczby plus jeden. O tych ultaju. Czyli wystarczy złożyć zamówienie i go nie opłacać o godzinie 13 w poniedziałek i o godzinie. 13. we wtorek. I odjąć tą cyfrę wtorkową od poniedziałkowej i dokładnie wiesz, ile ktoś miał zamówień. Tylko I te tak. sprytniejsze e-commerce'y mają generowane numer zamówienia losowo. Ale znakomita większość w Polsce, 95% ma te... Plus jeden. Plus jeden. Więc to jest, to jest świetne, świetne do tego, żeby zobaczyć sobie, ile zamówień. Wiadomo, średnia wartość koszyka, nie poznamy takiej liczby, ale, ale już sama... Możecie sam... estymować nawet. Tak, nie? tak, tak. Ale już sam, na podstawie tego, jak u nas wygląda jak wygląda w poszczególnych tak. miesiącach. To już też daje, daje, daje pewne, pewne spojrzenie. Natomiast tutaj mamy konkretną, konkretną ilość, którą, którą konkurent, że tak powiem, dziennie generuje. Dobrze, moi drodzy, słuchajcie, Paweł przyjechał tutaj dzisiaj 6 godzin w śniegu z Poznania. E jeżeli nie dacie mu łapki w górę na dole, to sam mu dam. <laughs> e, proszę was o pytania, o komentarze. Koniecznie dajcie znać i zróbcie też hałas dla, e, dla Pawła. Takich przedsiębiorców w Polsce chcemy więcej. A jak się robi hałas przez komentarze? Nie wiem, zobaczysz. Okay. Coś wymyślą. Okay. <laughs> Mamy mega widzów. E, na pewno coś wymyślą. E, czy chciałbyś coś takiego na koniec powiedzieć, jakąś klamrą zamknąć? Mm -hmm. Coś, mm -hmm. z czym chciałbyś zostawić naszych widzów? Myślę, że tak. Myślę, że to, co mogę poradzić widzom, to na pewno fakt tego, że spoglądajcie na to, co u kogoś działa. To może się wydawać oczywiste, ale to dzięki temu, że ja też pewne rzeczy spoglądałem z zachodu czy z innych e-commerce w Polsce, które niekoniecznie są z twojej branży, tylko z innej, możesz to. Transformować do, 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 swojego, do swojego biznesu i dzięki temu rosnąć tak jak my. Mega. Bardzo duża przyjemność spotkanie z tobą. Ja wam bardzo dziękuję za uważność, za obejrzenie tego materiału. Jeżeli chcecie takich wywiadów więcej, koniecznie też dajcie znać w komentarzach. A tymczasem wielkie dzięki. Dziękuję, dziękuję bardzo za bardzo. rozmowę i dziękuję bardzo za uwagę. I dzięki dla was. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!